Witam serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl, a Was chciałbym zaprosić na nową serię na moim kanale. Słowem wstępu, zapraszam Was na drugi i zarazem ostatni... Zapraszam Was na drugą i zarazem ostatnią grę z maratonu Kroka. Zagrajmy w Krok 2 Kingdom of the Gobos na PlayStation 1. Dobra. Skoro już mamy słowo wstępu, to teraz ja się wyłączam i widzimy się po cutscenkę. Po cutscence, przepraszam. Nie po cutscenkę, tylko po cutscence. No witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja już jestem teraz zmniejszony, jak widzicie. Żeby nie było, że jest bardzo miło. No jak widzieliście, mieliśmy tutaj cutscenkę, nie? Mieliśmy tutaj cutscenkę, w której to byliśmy naszego gobosika, raczej profesora gobosa, który coś tam majstrował i zauważył dziwną rzecz, która wydarzyła się na wyspie. No i postanowił on udać się na tę wyspę, zobaczyć, o co tam chodzi, o co się tam w ogóle rozchodzi. No i zobaczył Dantinów, chyba tak to się odmienia. Dantinów, którzy stali obok pewnego miejsca, ponieważ odprawiali oni rytuał. I mogliśmy zobaczyć, że tam powstał na nowo Baron Dante. Tak więc profesor jest w lekkim szoku, no i prawdopodobnie misja, jaką będziemy musieli zrobić, to uratować go. No i przede wszystkim zobaczyć, co się teraz będzie działo dalej. Tak więc ja wciskam New Game, okej. Aha. I nazwiemy tylko nasz save moim skrótem, czyli POM od Pomidora. W ogóle, jak widzicie, mamy tu już zupełnie taką nową rzecz, jeżeli chodzi o Kroka. Mianowicie nowy title screen, troszeczkę bardziej ubogi, mogę to powiedzieć. I mamy tutaj właśnie coś takiego, co tutaj nam występuje, nie? Czyli możemy sobie nasz save nazwać. Coś, co nie było w ogóle możliwe w... Nie było możliwe to w Kroku jedynce. Nie mogliśmy naszego save'a nazwać, tak więc proszę bardzo. Mamy oto nowość.
Torli. Dobra, jestem Zoe z powrotem. Sorki, jeżeli będziecie widzieli non-stop tak myszkę, ale wiecie, musiałem zniknąć na kamerce, a jako że w OBS-ie z jakiegoś powodu moja myszka się pojawia, no to nie wiem dlaczego, po prostu się pojawiła, więc mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. No dobra, jesteśmy już na Sylor Village, czyli jesteśmy w wiosce Sylora dokładnie, rzecz ujmując. No i teraz dostaliśmy kartę kredytową, która będzie miała tutaj odzwierciedlenie takie, że po prostu tą kartą będziemy mogli płacić, czyli tutaj wchodzi gameplay taki, który nie był w ogóle w kroku jedynce, czyli żeby kupić jakiś upgrade. Właśnie, sorry. Raz jeszcze wrócę, bo źle to wytłumaczyłem. W kroku jedynce nie mieliśmy żadnych upgrade'ów, po prostu leciliśmy do przodu. Ta gra troszeczkę zrewolucjonizowała kroka w pewnym względzie, dlatego że możemy tutaj kupować upgrade'y i różne tego typu itemy. Tak więc to jest jak najbardziej oczywiście... Okej, dobra, spoko, dzięki, że mi o tym wspomniałeś. W każdym razie... Co chciałem powiedzieć, bo już mi ten chyba gobosik z rytmu troszeczkę, że tak powiem, wyrzucił. Mamy teraz upgrade'y w tej grze, no po prostu, zobaczymy jak to się wszystko będzie sprawować. Z takich różnic to tylko zauważyłem to, że krok troszeczkę szybciej się porusza. Tak jak widzicie zresztą, trochę szybciej jakby biegnie. No ale to już było, okej, to już było. Tak więc, no to są takie znaczące różnice. No, i zdobyliśmy teraz Magic Eye Zoomer, czyli inny misowy na polskie latarkę żeśmy zdobyli. I teraz trójkątem możemy robić coś takiego. Taki, coś ala taki element z Kangurka KO dwójki i ewentualnie Jacka i Daxtera, The Precursor Legacy, bo przecież coś takiego również było. No i tych skrzynek oczywiście niszczyć nie możemy. Z kontrolek jakie tutaj nam pozostały to tak. D-padem w tym wypadku ja biegnę, bo gram na D-padzie. Kwadratem mogę atakować tak jak to zwykle było. Kółkiem w zasadzie nic nie robię, bo pamiętam, że krok mógł robić taki obrót kółkiem w kroku jedynce, tutaj nie za bardzo. R1 robimy coś takiego, L1 też. O, R2 możemy sprawdzać co tam mamy. L1 w zasadzie też. I to tyle. A selectem? A selectem nic nie robimy. Dobra, no to idziemy do przodu. W rytm tej pięknej muzyki swoją drogą, którą teraz możecie sobie bez mojego... A, dobra, to już było. Myślałem, że oni coś tutaj nowego powiedzą. To teraz w rytmie tej oto pięknej piosenki ja sobie idę tutaj eksplorować trochę i zaraz się z wami usłyszę. Tak więc... Later!
Dobra, już myślę, że możemy wrócić do naszego pitolenia o Chopinie, jakkolwiek to brzmi. Żeby nie było, jak ktoś się będzie mnie teraz pytał, ej Michał, to ty w końcu grałeś w tego kroka dwójkę, czy nie grałeś, bo w kroku jedynce opowiadałeś, że grałeś. Tak, grałem, miałem możliwość zagrania kiedyś za dzieciaka w kroka dwójkę, ale nigdy go nie przeszedłem, więc to, co teraz tutaj będziecie widzieli, to będzie takie moje pierwsze oficjalne przejście kroka dwójki, bo nawet w 2016 roku, kiedy robiłem streama z kroka dwójki na luzie, jest nawet zapis tego na moim kanale, no to po prostu no nie wiedziałem, jak się w tą grę gra i powiem szczerze, że się nawet zgubiłem, tak więc no trochę była siara i XD, że tak powiem. A teraz wiem, do kogo się kierować, więc lećmy teraz tutaj na początku. Na sam początek mała rozgrzeweczka. Będę się tutaj inspirował let's playem mojej dziewczyny Justyny, ponieważ ona robiła kroka dwójkę na kanale. Więc jak czegoś nie będę wiedział, to po prostu na drugim monitorku mam odpalony let's play z wersji na PS4. Znaczy, na PS4 oglądam, nie z wersji na PS4. I sobie zobaczę, jak ona tam leciała z koksem. I w ogóle to nagrywam z nowego emulatora PS1, czyli DuckStation, co możecie zobaczyć po lekkiej zmianie graficznej, bo trochę się bawię filtrami. Tak więc no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Dobra, podchodzimy. Czyli innymi słowy, tutaj Gobosik poprosił Kroka o pomoc w wygraniu wyścigu. Okej, okay, więc Krok oczywiście jest jak najbardziej za. No, to lecimy z koksem, z wyścigiem. Krok 2 loading. Krok versus Dantini Boat Race. Lecimy z koksem. Ale się będzie zapowiadała niezła akcja tutaj. Dobra, płyniemy, płyniemy. Bez zbędnego pitolenia płyniemy. Trzy okrążenia, bułka z masłem. Moim skromnym zdaniem. O kurde, ale ominąłem tego klejnocika. Dawaj, 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 dawaj. Nie, odpierdzielaj krok. Ale dalej jestem trzeci, kurde, najgorzej. Ale muzyka tutaj jest świetna, nie? Świetna muzyka, kurczę, pieczone. Bardzo szanuję za soundtrack. Bardzo fajny, podoba mnie się. Jeszcze jeden klejnocik. Gdzie on może być? Może lećmy cały czas prosto, wtedy będzie. Może? Jest, 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 widzę, 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 widzę! Widzę, widzę, ja widzę! Teraz trzeba będzie go na trzecim okrążeniu wyprzedzić. O, i mamy totem. Fajna sprawa. To będziemy mogli zebrać te totemy. Znaczy, totemy, puchary. Chyba to są puchary albo trofea. Justyna to jakoś tak tłumaczyła. Chociaż mi to trochę totem przypomina, ale dobra, niech będzie puchar albo trofeum. Niech tak będzie. Niech tak będzie, jak Justyna sobie zażyczyła. Fajny tutaj w ogóle graficznie wygląda ten poziom moim zdaniem. Bardzo ładnie tutaj zostało to ogarnięte. I w ogóle mamy nowość. W końcu krok może sobie pływać na takiej łódce, nie? Zwykle to on pod wodą pływał, a tutaj takie kurde zmiany. Zmiany godne pochwalenia moim zdaniem, bardzo godne pochwalenia. Jak najbardziej tak. No i gituwa. Wygraliśmy. Oh yeah. Dobra, to teraz wracamy kurde. Wracamy, wracamy i będzie trzeba zrobić pierwszy poziom. Mamy oczywiście autosave, bardzo dobrze. I co, masz mi coś do powiedzenia? Masz mi coś do powiedzenia? A, to nawet spoko. Dziękuję, Krok. Nie ma problemu.
Coś źle zrobiłem. A Jezu, tail attack, dobra, jeszcze raz, czekajcie, zapomniałem, że to jest atak ogonem. Okej. Dzięki. O, i mamy dodatkowe serduszko, bardzo fajnie. Nie chcę. Nie chcę. Innym razem, dzięki. O, tekst się teraz zbugował. Ale tu już nie stąpam tam, gdzie trzeba. Dobra, to wejdźmy teraz sobie tutaj, bo to jest nowa lokacja. Swap Meet Petes General Store. Zobaczmy, co tu możemy kupić. Mamy tutaj serduszko, mamy tu takie donaty, mamy zabawkę samonapędzającą. Po ile ona jest? Widzisz od kryształu. Okej. A te donaty? On chce 40 tylko za to. Okej, no to tyle. Chciałem kupić te dwie rzeczy, dlatego że słyszałem, że warto zaczynać od tych dwóch rzeczy, dlatego że one się przydadzą do poziomu, tak więc... Okej, no mam w razie co kupione, nie żeby coś. Dobra, no to co? Mamy tutaj zrobione, co chcieliśmy. Byliśmy nawet w sklepie tego Pita, Swap Pitego, w ogóle nie wiem, co to jest dokładnie za zwierzę, czy to jest jakiś lis, miś, czy co to dokładnie jest ten cały Pit. Tak mi się... Kurde, no nie wiem. Jestem ciekaw po prostu tego. I tutaj chyba będzie nasz... Tutaj? Nie. Gdzie będzie nasz pierwszy poziom? Sorki, przepraszam was na sekundę, ja muszę aż sprawdzić z Let's Playem Justyny, bo ja chcę mniej więcej tak jak ona zacząć grę. I tak wiem, zaraz ktoś powie, podwalasz od Justyny. Od swojej dziewczyny tym bardziej mogę. Nie, a tak na serio po prostu chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak ona mniej więcej poleciała. I tak, wiem, że ten, może komuś to przeszkadzać, że ja tam od Justyny biorę, ale po prostu, no, kurczę, chcę się trochę Justyną zainspirować, dlatego, że, no, kurde, oglądałem wczoraj jej let's play w nocy i chciałbym po prostu mniej więcej zobaczyć, jaką ona drogę obrała, tak więc... Poza tym, wtedy wiem, że się nie zgubię aż tak łatwo, bo po prostu, gdybym ja miał tak trochę sam z siebie zaczynać poziomy, to jest spore prawdopodobieństwo, żebym się zgubił, tak więc... Wolę mniej więcej lecieć z tego, co mniej więcej Justyna tam robiła. Tak więc Justyna leciała tutaj, więc ja również polecę tutaj. Zobaczymy, o co chodzi. Gubosy potrzebują pomocy w tym poziomie. Dobra, no to lecimy. Nie ma problemu.